taka jest tutaj tradycja. No, krótka przerwa i grasz dalej. Słuchajcie, bo ja generalnie... No dobrze, to co ja się wytłumaczył. Ale... No to mam aha zagrać, mam. Bylibyśmy wdzięczni. Słuchaj, aha, może przeczytam. W zasadzie koleżanka dopiero co przyszła, także może zacząć od początku. To Powrót Dziadka czytałem. Słuchajcie, bo mówiłem, że się nie zajmuję polityką, ale to trochę czasami jest tak, że trochę mnie to wkurza, co się tam się dzieje. I napisałem taki wierszyk, on przeczytał, nie wiem, napisałem taki wierszyk, wzorując się na wierszu. Słucham? Ich nie ma, nie przyszli. Wzorując się na wierszczu. To lecę z tym wierszykiem teraz. Do kraju tego, gdzie obszerna władza wyłączność ma na zatrudnianie i swoim dogadza, tęskno mi, panie. Do kraju tego, co ma piękne brzemię prezesom płacić za niewykonanie ogromne premie, tęskno mi, panie. I do tych ludzi, co już wszędzie byli, zmieniając partię jak ubranie i dumnie żyli, tęskno mi, panie. Do tej bezsiły, co aż szczypie w oko, do tych, co mają nie za tak, a tak za nie i czują się spoko, tęskno mi, panie. I do tych afer, wielkich inwestycji, co dziwnie kończą się bankrutowaniem, potem akt abolicji, tęskno mi, panie. Do kraju tego, jako naturalne, gdzie wszystko wystawia się na sprzedawanie, bo nieopłacalne, tęskno mi, panie. I do tego jeszcze, co największym złogiem, gdzie przed honorem zawsze pieniądz stanie, bo on dziś Bogiem, tęskno mi, panie. Tak to mi tęskno. No, wybacz, mój Cyprianie, z uniesień wielkich kiedyś świat się szyło. Dziś trzeba taniej. I tak się popieprzyło. Dziś pewnie, gdybyś żył, to dawno byś tę myśl już urwał, bądź skończyłbyś ją był. I za czym tutaj tęsknić, kurwa?